Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, w którym to nastąpi taki mały przełom, jeśli chodzi o mój sprzęt do nagrywania na YouTube. Dlatego, że dzisiaj otworzymy sobie paczkę, którą sobie zamówiłem ostatnio i dzisiaj właśnie do mnie przyszła, więc dzisiaj otworzymy sobie ten oto mikrofon oraz ramię na biurko. Jeszcze tutaj będzie popfiltr w zestawie. Zamówiłem sobie taki cały zestaw za około 150 zł z dostawą. I myślę, że będzie to o niebo lepiej wyglądać na filmach oraz oczywiście jakościowo, więc nie przedłużając, może sobie przejdźmy do odpakowania tej paczki, bo nie mogę się naprawdę doczekać. Dobra, więc myślę, że możemy już zacząć. Tutaj mamy jeszcze taki zatrzask i już możemy patrzeć, jak to wygląda. Tutaj na pierwszy rzut oka rzuca nam się popfiltr, który sobie wyciągnijmy może. Proszę, tego się prezentuje. Można go oczywiście przytwierdzić do statywu, do tego ramienia całego, albo można po prostu do stołu, jak kto woli. Więc ten popfiltr na razie pójdzie sobie na bok. To sobie oczywiście zdejmiemy. I co my tu mamy? Tu oczywiście mamy jakieś... jakieś zawartości opakowania, czyli co tutaj się znajduje. Tutaj mamy oczywiście mikrofon. Przepraszam, troszkę mi się ręce trzęsą, dlatego że jest to taki pierwszy mój taki lepszy sprzęt. Dlatego nie chcę tutaj niczego popsuć czy coś. Proszę, tak się prezentuje mikrofon. Jest to firma Mozos. No więc zobaczymy z ubiegiem czasu, jak to się będzie prezentować, jak będzie z dźwiękiem, jak będzie ogólnie z jakością dźwięku. No więc mikrofon sobie możemy też gdzieś tutaj na bok odłożyć. Czy on nam się tutaj nie spierdzieli gdzieś na dół. Dobra, następnie mamy coś takiego. Obstawiam, że to się oczywiście zakłada na mikrofon. I że to też jest coś w rodzaju takiego popfiltru, ale nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, do czego to służy, bo jak dla mnie to jest chyba do założenia na to, na mikrofon po prostu. Tutaj oczywiście kabelki jakieś, wiadomo, tego nie mogło zabraknąć. Tutaj mamy nie wiem co to jest szczerze mówiąc. Tutaj mamy jakiś kabelek USB oraz podłączenie mikrofonu oraz słuchawek jakiś, więc też spoko. Tu kabelki tu nie ma nic ciekawego. Tutaj mamy coś do mikrofonu jeszcze. Umiejscowienie na mikrofon. I mikrofon powinien wejść tutaj. Zobaczcie, coś w tym stylu. Dlatego, że to było oczywiście na zdjęcie, nie? Na zdjęciu to było i tak po prostu wiedziałem, że to tak trzeba zrobić. Dobra, to idzie na bok. Tutaj następne z kolei mamy... Najprawdopodobniej mamy tutaj mocowanie na całe ramię nasze. I tutaj oczywiście na sam koniec samo ramię. Które prezentuje się tak. Zobaczcie. Można to oczywiście w jakiś tam swój sposób wszystko ustawiać. Więc mam nadzieję, że dzięki temu sprzętowi moje filmy będą takie trochę lepsze, lepszej jakości, takie bardziej profesjonalne. Więc teraz może przejdziemy do całej instalacji całego sprzętu. Zapraszam do oglądania. Dobrze widzowie, ja na samym początku tam właśnie obczaiłem, jak to mniej więcej powinno wyglądać. I teraz możemy przystąpić do
montażu. Na razie zrobimy to tutaj, natomiast ja później sobie to odkręcę i zaniosę do swojego pokoju, tam gdzie powinno być. Dobrze, więc teraz przyszła pora na nasze ramię. Tutaj mamy taki pręcik. Jego trzeba włożyć tutaj. Tutaj przykręcić taką gwiazdką. To możemy sobie chyba po prostu wyprostować tą śrubeczkę i na to pójdzie sam mikrofon, który wcześniej sobie właśnie już złożyliśmy w taki właśnie sposób, w jaki wygląda teraz. Dobra, widzowie, okazało się, że odwrotnie włożyłem mikrofon, nie? Tak się też zdarza. Dlatego, widzowie, róbcie zawsze wszystko zgodnie z instrukcją, bo możecie się poplątać. Tutaj mamy coś takiego. Ok, mikrofon został już zainstalowany. Wygląda on w tym momencie tak. No i oczywiście całość wygląda również tak. No i jeszcze do tego wszystkiego dołożymy nasz oczywiście pop filtr. O, oczywiście to powinno wszystko wyglądać w ten sposób. Oczywiście pop filtr może być zainstalowany na dole bądź na górze tutaj, jeśli nam tego odpowiada. No to okej, myślę, że to było na tyle, jeśli chodzi o montaż tego wszystkiego. Tutaj jeszcze oczywiście są jakieś kabelki, ale kabelkami myślę, że nie będę was zanudzał. Tutaj oczywiście to idzie do mikrofonu. O, tutaj sobie poszło ładnie. To idzie do naszego tutaj łącznika, tak zwanego, a to idzie do komputera. No i to cała filozofia jest, widzowie. No dobra, widzowie, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że film wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję na dole, jakiś fajny komentarz. Ja będę kończył ten film. No i co? Zapraszam do subskrypcji kanału, no i w sumie tyle. Nie no, zapomniałem, że to nie działa jeszcze. Dobra, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.